Witam wszystkich ponownie w naszej przygodzie z Dark Souls. W ostatnim odcinku pokonaliśmy pierwszego bossa demonicznych ruin. Jak widzicie, jestem przy ognisku. Mam 92 dusze, ponieważ dałem sobie w poziom, bo mi tam dużo nie brakowało. Anusiak tu zginę, to po co mają się te dusze zmarnować? A tak dałem sobie jeden punkcik wytrzymałość. No i teraz dzięki pokonaniu nieustannego wyładowania część lawy zniknęła, więc możemy ruszyć w końcu zobaczyć to miejsce tak naprawdę, bo w sumie oprócz tego bossa to na razie nic nie widzieliśmy i oprócz dużej ilości lawy, tak? Widzicie? Są te ziomki, co atakują. Ja ich wyminę, wiecie? Oni naprawdę nie dają praktycznie tam zero dusz, znaczy zero, tak w cudzysłowiu. Bardzo mało dają i to się nie opłaca z nimi bić. Więc omijam ich. Teraz co chcę zrobić? To piromancję zmienić na mój łuk piękny, kompozytowy. Ano dlatego, że teraz będzie trzeba trochę powybawiać przeciwników, bo jak widzicie, patrzcie ile ich tam jest. Dobra. Chodź tu, ziomek. Dobra. I nie wiem, czy już poznajecie. No może tak przybiegnie bliżej. Chodź tutaj, ziomuś. Poznajecie tego pana? O kurde. On aż tak mnie odwala? Okej. Oj. Tak. Nie zdążyłem rola zrobić. Tak. O kurde, nawet życie mi zabrał. Nie wiem, czy poznajecie, ale to jest... Dobra. Demontaurus. Ten nasz drugi boss, tylko trochę... Kurde, jaki on ma damage. Fuck. Nie wiem, czy tu się w ogóle tarcza opłaca. Jeszcze on mnie łoi? A może bez... namierzania. Kurde, trafił mnie. Tak. O, Jesus. Kurde, jaki on ma damage. O Boże. Ojejcia. Zginąłem. Przepraszam, że nic nie mówiłem, ale... zaskoczył mnie. Kurde. No tak, jeszcze dokończę myśl. To jest Demontaurus. Ten nasz drugi boss, tylko że mniejszy. Jak widzicie, ale też potrafi dopiec. Więc nie ma co go lekceważyć. Oj. Ja teraz spadłem tu. Dobra, też nic się stało. Bo jak widzieliście, no... Najgorsze jest to, że mnie trafiał. Nawet jak te role robiłem. Nie jest takie śmieszne wcale. Dobra. Może spróbuję mieć dwie ręce wziąć sobie. Bo nie wiem, czy tu w ogóle tarczą się opłaca, bo on... Ile ich tam jest w ogóle? O Boże. No ja jeszcze dwa idą. Nie. Się zawiesiły. No tak. No chodź. Ten idzie? Nie, one się ustawiły z powrotem. No chodź, ziomuś. O kurde, dwa biegną.
Nie, jeden biegnie, dobra. Super. Jeden biegnie. Oj. Tak. Tak, nie zdążyłem uciec. Kurde. Ej. Jejcie, on mnie nawet... Nawet mi... Pytą. Czyli pytą. Swoją nogą zadaje damage, jak widzieliście, no... jakoś bez tarczy w miarę poszło. Może nie tak super, no ale... Niech tu jeszcze jest? 5 aż, o kurde. Dobra, kolejny się skusi. Kurde. Okej. Zabity. Ten padł na 2 strzały w ogóle. Dziwne. Ej, czyli tu jeszcze jest. Boże mój. Raz, dwa, 5 jeszcze. Ziomuś. Nie biegnij w lawę. Tylko tutaj chodź. Boże, co to za przygłupy są. Nie wiem, tu nie myśli? Ten jeden w ogóle w lawę wszedł. Czekajcie, może tego? Jakiegoś? O, ten ziomek się skusił. Dobra. Muszę ich tak pojedynczo załatwiać, bo jak widzicie, no z jednym nawet nie jest tak łatwo. No i patrz. Kurde. Oj, zabił mnie. Tak. Źle zrobiłem rola zupełnie. Bo... prosto na niego. Ojejcia. A zgony już. Z tymi demonami, taurusami. Tak. Ale oni się nie odradzają. To tak was pocieszę. Czyli jak już zabijecie sobie, to definitywnie. Jednak bez tej zbroi no, wchodzi ten damage, to nie ma co ukrywać. Jestem praktycznie na 2 strzały od nich. Że piromancją bym mu tu przysolił. Piromancja trochę wolna. Ale może bym spróbował. Czy oni się odradzają? Nie, no chyba nie. Nie, nie. Bo widzicie, tych 2 z przodu nie ma. Jest tych 3 ziomków. 3 ziomków tutaj i 2 tutaj. No dobrze, pamiętałem, że oni się nie odradzają. Tak. Może to są naprawdę jakieś przygłupy. Wiecie, ja się z 2 na raz nie chcę bić. No tak. Patrz na kolegę sobie. Może ten podejdzie. No co za typy. Ten w ogóle w lawę wszedł. Szkoda, że ta lawa mu obrażeń nie robi.
No chodź tu jakiś. Tylko czas mi marnujecie. O. O kurde. Jakiś tu mi przylazł. A ja nie mogę piromancy użyć w sumie, bo ja mam łuk. Dobra. Kurde, naprawdę tak mnie... Dziabnął? Dobra. Zabity. Nawet... tak jak mówię, nogą mi obrażenia zadaje, jak zbroi nie mam. Nie mam równowagi. Ale zabity. Kolejny. Jeszcze czterech zostało. Może tego teraz. Ziomka. O. Skusił się, dobra. Super. Bardzo się cieszę. Chodź tu, ziomuś. Najlepiej go zaatakować, bo on właśnie ten wyskok robi. Kiedy uciec? Jak widzicie. Dobrą strategię sobie obrałem. Tak jak no jest powiedziane w Dark Souls, jak się ma strategię, to wszystko może być łatwe. Jeszcze trzech ziomków zostało nam. Kurde. Nie, dobra. Jeden ziomuś biegnie. Na szczęście. Myślałem, że drugi się też szczai. Oj. Nie trafiłem. Naprawdę, dwa razy nie trafiłem. Jaki to ma zasięg w ogóle? O Jezu, jaki to damage wali. Teraz za szybko podbiegłem. Dobra, uleczymy się. Nie zginąć znowu. O, ten też na dwa strzały padł. Ja nie wiem, od czego to zależy, że jedni padają na dwa. Wiecie, zaś uleczę, żeby mieć pół życia. Jedni padają na dwa, drudzy na trzy. Dziwne to trochę. Dobra, zostało ich dwóch. Tego jeszcze wywabię. Ziomeczka, a do tamtego już podbiegnę. Nie chcę przy tej lawie się bić, wiecie, bo... tutaj źle rola zrobi i jeszcze wpadnę do tej lawy. Też jest możliwe oczywiście. By pewnie skończyło moim zgonem. O, widzicie, ten patrz na 3, ale drugim atakiem go z równowagi wytrąciłem. Ale musiałem 3 razy zadać cios. Nie wiem. Czy nie powinien mieć tyle samo punktów życia? Dobra, został jeszcze jeden ziomuś. Ostatni. Którego oczywiście nie trafiłem. Oj. Dobra. To było trochę niebezpieczne. To też. Super. Dobra. On biegnie pewnie. Jedzie, on mi... Wow. Nic nie widzę. On mi połowę życia zabiera tym jednym uderzeniem. To jest masakra jakaś. Ale jak widzieliście, udało się wszystkich tutaj załatwić. No, dwa zgony. Przepraszam za to. Trzeba było od razu tak robić, jak robiłem potem, że czekać na ich atak i po prostu podbiegać, uderzać, a nie tam wokół nich się kręcić. Jak widzicie,
Tu jest skarb. Ale ja wam powiem szczerze mówiąc, że nie wiem, czy on jest warty zbierania, bo mam 8000 dusz, a jeżeli wejdę w lawę, no to to jest moment. Ja nawet nie wiem, czy go zdążę zebrać, wiecie? Więc powiem wam tak, taki lekki spoiler będzie, ale w przyszłości, czyli niedaleko w tej lokacji, dostaniemy pierścień, który tam redukuje nam obrażenia od lawy o prawie 100%, że jak chodzicie, no to malutko wam zabiera. No i ja wtedy wezmę ten skarb, bo to naprawdę jest bez sensu teraz go brać. Ja nawet nie wiem, czy ja bym do niego dobiegł, wiecie, pewnie nie, bo w ogóle zbroi nie mam ani nic, to by mnie natychmiast zabiło. I już dusz bym nie odzyskał, bo jeszcze by się pewnie na labie pojawiły, bo też tak może być. I tu też jest drugi skarb, widzicie? I szczerze mówiąc, też nie będę go na razie próbować brać, bo jak źle skoczę, to wpadnę do lawy, no i jest natychmiastowa śmierć, tak? Więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ja to wrzucę potem w takim dodatkowym filmiku po prostu, gdzie to pokażę, że to zbieram, tak? I co tam jest, bo sam nie pamiętam. Może coś cennego, ale tak jak mówię, nie na tyle, żeby tam skakać jak idiota i zginąć. Zważywszy, że dwa zgony już były. Coś było? Nie. Więc mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to i się cofniemy po te itemki, jak zdobędziemy ten pierścień. Nie bójcie się, ja nie zapomnę. Wow. Można iść było tak do góry? No. Teraz poczekajcie, ja muszę prawidłową drogę znaleźć, bo ja tak szczerze mówiąc się szło tędy? Nie. Ja tak nie pamiętam, wiecie? A tu też jest jakaś droga. O Boże, no tak. Geniusz, geniusz. Ja się cofnąłem. Tak. Powinszować po prostu. Dobra. Ja się zastanawiam, gdzie ja idę, a ja się cofam po prostu. Trzeba iść tędy. I tyle. Tak? Tu. Nie. Boże, gdzie tu się szło? Tutaj chyba. Ta lawa jest tak mocno wyrazista. O, tu jest jakiś przedmiot w ogóle. O, tak, tutaj, bo tu jest kapla Demon. Widzicie, to jest kolejny ziomek. Już nam znany. Zobaczymy, czy z tym mogę starczą walczyć, czy też nie. Okej. Widzę, że kaprę też dobrze jest w sumie wyczaić. On miał tyle energii, nie zabiera Cetaurus. Więc spoko. Ale widzieliście, to też dusza dumnego rycerza. Też poprzedni boss, jak pamiętacie. U mnie to był czwarty boss. Był ten koleś z tymi psami. Jak pamiętacie, dosyć upierdliwy. Właściwie nie on, tylko te psy może. Ja zawsze tu powtarzam, że kapra bez psów nie jest już taki ciężki. Po prostu te psy są wkurzające. I tutaj, z tego co pamiętam, czekajcie, wiecie co? Ja sobie zmienię już łuk na płomień piromancji. Będzie atak mrocznego ducha. Gdzieś tutaj. Przed tymi kaprami jeszcze. Nie ma? O, jest. Dobrze widziałem. Mroczny duch Kirk. To znowu Kirk. On już raz nas nawiedzał. O, biegnie nawet koleś. Może raz spróbuję jednak Claymorem się bić. O ty! No ładne obrażenia mu weszły. O ty! O kurde, i spadł. Tak, nie będzie dropu. No cóż. 26 950 dusz. O ty, tam drop jest. Ale tam zginę. Mi się przynajmniej wydaje. Bo przecież... co? Czekajcie, tak spojrzę. Nie no, na bank zginę, bo do lawy wpadnę.
Nawet nie ma chyba co próbować. I tu są kolejne kapry. Jak widzicie. Ale chodź jakiś ziomuś do mnie. Z dwoma to się bić nie chce. Przyjdzie który? O, patrz, jakiś szybki. Jak ziomuś. Ten tu wystartował. Okej. Okay. Dwa ciosy silne wystarczą, żeby go zabić. Więc nie jest jakoś tak. Nie no, tam rusy były silniejsze. Przede wszystkim więcej energii zabierały. Aj, nie trafiłem. Kapra ma trochę tak... obcykane te... uderzenia, jak widzicie. Można nawet tarczą zablokować. Więc spoko. Tu jeszcze jest ich dwóch. Nie, trzech nawet. Okej. Okay. Podejdzie któryś, dobra. Ten ziomeczek się odważył. I zginął. Super. Nie ma takiego bicia. O, patrz, nie zginął. Patrz, nie zginął. Ten na trzy padł, widzicie? Nie wiem, czego to zależy. Wreszcie ten został. Ale jak widzicie, ładny damage w niego wchodzi. Okej. Okay. A miecz mam w jednej ręce, tak? Więc to też musicie na to spojrzeć, że bije go jedną ręką. O Boże. What? Czekajcie, aha, bo to się tu schodziło, dobra. Mhm. Super. Szkoda, że ten drop z tego Kirka. O ty. No, co jest? No, uderz go. To są takie statuły, właściwie, co zioną ogniem. Są bardzo wolne. Szczerze mówiąc, nie jest to jakiś wymagający przeciwnik. Jeszcze gdzieś tu będą. Jest jakiś przedmiot. Dusza dumnego rycerza znowu. Okej. Okay. I biegniemy tutaj sobie. To jest taki, jeszcze nie wiem co to, larwa jakaś, nie wiem jak to nazwać, taki, no paskudztwo. O ty, patrz jakie to, o. Kurde, jeszcze jakimś kwasem piłuje. Okay, jeden cios. Widzieliście. Zginął. No i tu jest ognisko. Taka droga do ogniska. Dwa razy zginąłem na tych Taurusach. I znowu dusza dumnego rycerza. Tak, rozpalimy sobie. Ta larwa się tu nie odrodzi. Jak to tam nazwać? Larwa nie, ale nie wiem. Jakiś robal po prostu. Naprawimy sobie Claymora. No, w sumie myślałem, że więcej to będzie kosztować. I tak wam powiem jeszcze, że teraz jeszcze tutaj można zwiedzić tą lokację. I potem już jest boss, szczerze mówiąc. Więc ja myślę, że może ją zwiedźmy już w jednym odcinku, już to wrzucę. Najwyżej trochę dłuższy ten odcinek będzie, trudno. Już nie będę tego rozdzielać. To nie jest tutaj jakoś dużo.
zwiedzania. Aha, ja mam 8 estusów tu tylko. Spoko. Tam jest ten mój drop w ogóle. Jestem ciekaw, czy... Ojejcia! Nie zauważyłem ich. Ale ja... Jestem przekonany, że ja zginę, jak tam pójdę. W sam środek lawy. Padnę. Jak widzicie, no, nie są to trudni przeciwnicy. No i tu mamy jeszcze jednego Taurusa. Kolejnego. Może sobie wezmę mieć w dwie ręce. Oj, on tak... Okay. Ten Taurus się odradza. Ja tak wam zdradzę. Okej. Okay. Zabity. Ten się odradza, niestety. Tak widzicie, idziemy dalej. Tam jest jeszcze jeden Taurus. I tu... wyskoczył ten Robal. Wiecie co? Ja się nie będę z tym bić. Czekajcie, może... kusza się tu lepiej spiszę. Nie po to mam sobie... Ujejcie, 78 tylko? Mocny to jest. Jak widzicie, mały damage robię. A zwykły ile bym pociągnął? 61. Dobra, to może z łuku pociągnijmy. Mam więcej tych strzał. Jak widzicie... O, i grudkę czerwonego tytanitu nam wydropił. Jak widzieliście, wcale nie tak dużo. Musiałem strzelać. Jest kolejny Taurus. Zabijmy go sobie tutaj na te schody. Wiecie? No tu przyjdzie i tak. No chodź, Taurusik. Czemu się zablokował? On nie przychodzi? No przyszedł. Dostał dobrą motywację, to przyszedł. Ale patrzcie, on ucieka. Chodź tu. No. Oj. Kurde, nie. On tak, taki spryciarz to trochę jest, bym powiedział. O, ale ładnie mu weszło. 103. Okej, okay, bity. Widzieliście. Trzeba było tylko zwabić. Biegniemy teraz tutaj. Jeszcze ten Taurus będzie. Kurde, się tutaj nie chce z nim bić. Bo tutaj jest naprawdę łatwo spaść. Taurus jest taki typowy mięśniak, że tak to nazwę. Jak on zacznie szaleć, to może was tam na dół wywalić i zginiecie na miejscu. No, Jezu, jak on powolny jest. Eś, trochę, daj z siebie coś. No ale chodź tu, Pacio. Widzieliście? Zmieniłem na łuk, to zaraz przyszedł. Ale chodź, chodź. No i co za uparta gnida, no. Chodź. Boję się, że on mnie stąd zrzuci. Okej. Raz dostał z Claymora. Więc jeszcze raz chyba. Powinno starczyć. Super. Zapomniałem nawet dwie ręce wziąć miecz. A i tak go zabiłem. Dobra, biegniemy tutaj teraz.
super. O, widzicie? To jest ta larwa taka. A, wyciągnę jej z łuku. Widzicie? I jak obrażenia w nią wchodzą. Nie jest jakaś wytrzymała. Ja wiem, że może to nie jest godny sposób na to, ale wierzcie mi, że w zwarciu nie jest taka łatwa walka wcale. Tak, i to taka łapka, czy jak to tam nazwać. Zobaczcie, ile ich wyskoczyło. Ja sobie je ładnie punktuję. O, odłamek zielonego tytanitu. Nawet nie wiedziałem, że one to dropią. Zobaczcie, ile tych strzał zostaje. No gin. Super. Okej. I tu jeszcze dwie takie larwy. Czy tam robale, robale. Tam larwy to nie są. Ale wygląda to dosyć powiedzmy obrzydliwie. Ale zobaczcie, jak szybko idzie zabić je. O, ten 59 dostaje. Ma twardszy łeb. O. No proszę. Ma twardszą głowę. A ten nam w ogóle wydropił dwa odłamki zielonego tytanitu. No i tutaj jest skrzynia. To nie jest mimik. Bo tu chyba będzie jakiś żar, ale mogę się mylić. A jednak nie, duży, ognisty żar. Tak jest. Duży, ognisty żar. Może pokażę, co on robi. Gdzie są te żary? Tu. Umożliwia wzmocnienie. Ulepsza broń ognistą plus 5 i umożliwia wzmocnienie do plus 10 najpotężniejszego poziomu broń ognistych. No, czyli jak ktoś chce mieć broń ognistą, to jak najbardziej wskazane ten żar zdobyć. Mi on się oczywiście nie przyda, bo ja będę grać z Claymorem na plus 15, bez żadnych ulepszeń. Więc mi się już właściwie żadne żary tak naprawdę nie przydadzą, ale mogę pokazać, jak je zdobyć. Dobrze, i jeszcze tutaj sobie pójdziemy do góry. Widzicie, tu jest już mgła. Tu idą te nasze statuły. Czy jak to tam nazywać? Ale myślę, że dobre to jest określenie. Obity. I widzicie, no to jest naprawdę łatwy przeciwnik. Właściwie bardzo wolny. Można go spokojnie obejść. Albo zabić tak jak ja. Jak ktoś ma taki zasięg, albo nawet lepszy. Bo mój zasięg też nie jest jakiś super wielki. No i jeszcze tego tutaj kaprę demona zabijemy. O, tu w ogóle się zeskakuje. Nie można uciec. A tego tu nie widziałem. A ja bym mu tak pociągnął z piromancji na dzień dobry. Jestem ciekaw, ile mu to zabierze. Uleczy się, bo to i tak już ostatni przeciwnik będzie. Już pójdę sobie usiąść do... Koleś, prezent. Panie, nie zdążyłeś. Bity z piromancji, pięknie. I tu jest dusza dzielnego wojownika, super. A teraz, jak stąd wyjść? Jak ja tu spadłem? Aha, tędy pewnie, tak? Tędy albo tędy w sumie. Aha, tutaj nawet, ale można było uciec, a myślałem, że nie.
Okej, więc moi drodzy, to jest już boss. Spróbuj przebieganie. Spoko. Tam jest taki pewien skrót, ale to już pokażę w następnym odcinku, szczerze mówiąc. Bo to już trochę odcinek będzie za długi, jak jeszcze tam pójdę. Ale może najpierw bossa pokonam. Zobaczę. Chociaż może nie, jak tutaj wszystko zginęło, to po co do bossa? Może najpierw tu pójdę. Ale to już w następnym odcinku. Jeżeli się ten odcinek podobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Napisać komentarz, bo dużo tak naprawdę zeksplorowaliśmy. No i co? Ja zachęcam do oglądania poprzednich, jak i nowych filmów Dark Souls. A za ten dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia. Cześć!